W sprincie trzeba być rock'n'rollowcem. Trzeba być jakimś, trzeba mieć ten charakter i możliwość panowania nad tymi emocjami. Dobra sprinterka zawsze jest jakaś. Spójrzmy na Ewę Swobodę. To jest jedna z najlepszych sprinterek świata. Tatuaże, określony sposób zachowania, wyrazistość. No niestety dobry sprinter nie może być. Mamy ją. Ładnie mówiąc, no trzeba mieć niestety charakter do tego. Na pewno są to takie rajskie ptaki, bo co chwilę jakieś kolorowe włosy, dredziki, warkoczyki, pazurki, no takie gwiazdeczki, nie? To co jest charakterystycznego sprinterek? No jedno tylko mi się nasuwa, tego nie powiem. Na pewno pośladki. Taką naszą rzeczą jest ładna pupa, ładne nogi i cierpliwość.